Witajcie, kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Moi kochani, dzisiaj będę mówił o czymś, o czym wielu teraz się boi mówić. I nie wiem, czy tej telewizji Artura ATVB potem już nie zamkną całkowicie. No ale niestety jest wojna. Ta wojna trwa już od około 100 lat, bez wystrzału jednego, bo tutaj broń palna nie jest w ogóle potrzebna. To się robi zupełnie inaczej. Trzeba ludzi przekonać do tego, że mogą być niewolnikami i wtedy bardzo chętnie robią to, co władza chce. Ale ta prawdziwa władza, czyli globaliści, miliarderzy, którzy tym światem rządzą, a to opisałem w książce, nie jest to teoria spiskowa, tak to się czasem nazywa, ale to jest rzeczywistość. Jest kilkanaście rodzin na świecie. Zaczęło się od pana Johna D. Rockefellera na początku XX wieku, który zmonopolizował rynek ropy naftowej. Wydobycie, transport, przetwarzanie, sprzedaż. Praktycznie wszystko. Z ropy naftowej powstała współczesna chemia. I to też jest jego biznes, a potem z tego cała farmacja. W związku z tym medycyna akademicka jest tak naprawdę wytworem tych najbogatszych ludzi i oni nie dopuszczą do tego, żebyśmy mogli normalnie żyć, żebyśmy mogli normalnie się leczyć. Naturalne leczenie dla nich jest zakazane. I teraz mówiłem, że jest wojna, ale otwiera się nowy front. Słuchajcie, teraz podnoszą rękę już na tych najmłodszych. Dlatego postanowiłem całkowicie opracować nowy wykład. W środę otrzymałem taką wiadomość mailową, którą otrzymali dyrektorzy szkół w Polsce wszyscy, a mianowicie minister zdrowia namawia do tego, żeby dzieci od 12 roku życia szczepić. I tego nie możemy odpuścić. Muszę wam powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Witajcie, kochani. Tu Artur, ATVB Zdrowy Kanał. To jest tylko zwiastun. Przeczytajcie ważne informacje na planszach. Pełny wykład jest na kanale Niesforny TV. Bezpośredni link do kanału jest w opisie pod filmem i w pierwszym komentarzu podpiętym. Subskrybujcie Niesfornego i włączcie dzwoneczek. Tam będę umieszczał inne wykłady zdrowotne. Pozdrawiam słonecznie, Artur. I są metody udokumentowane naukowo. Ja to opisałem w mojej książce, która jest oparta na około 1000 badań naukowych i statystyk oficjalnych rządowych, żeby to nie były moje opinie, bo ja uciekam od opinii, a szukam obiektywnej wiedzy, takiej prawdziwej nauki. Tutaj Państwo przeczytacie, czego się wystrzegać i w jaki sposób zmienić swój tryb życia i swój sposób odżywiania, żeby rzeczywiście można było być pewnym swojego układu odpornościowego. A ponieważ w pierwszym wydaniu tej książki, po pierwszym wydaniu ciągle byłem pytany, to co ja mam jeść, bo tam są pewne ograniczenia, wcale nie takie straszne, jakby się wydawało, wierzcie mi, to musiałem stworzyć taką cienką książkę kucharską, ponieważ ludzie potrzebują kawę na ławę, konkretne przepisy. Inaczej trudno jest im skonstruować sobie z tej całej wiedzy konkretne menu. Ja to bardzo polecam. Wierzcie mi, że to jest kuchnia prosta, że jest łatwa w przygotowaniu, szybka, smaczna i dosyta. Głównie jest to oparte o dietę ketogenną, ale sama ketoza to jest troszeczkę za mało, żeby być zdrowi. Trzeba nieco więcej. Więc idźcie w to, nie bójcie się. Ludzie, którzy do mnie przyjrzyją, moi goście, potem mówią, no ja nie wiedziałem, że to może być takie smaczne. Ja się tak bałam tego keto.
a tak naprawdę przychodzi tak fantastyczne samopoczucie i codziennie człowiek ma wrażenie, że ucztuje. Wierzcie w to lub nie, spróbujcie sami. Bardzo Wam tego życzę i bardzo Was proszę, żebyście tą wiedzę rozsiewali. Naprawdę przyłóżcie się do tego, bo to jest wojna. No, nie chcemy, żeby oni... Bez wystrzału. Tak, bez wystrzału wojna, którą toczą przeciwko teraz również naszym dzieciom. Nie od środy wcześniej, ale teraz się to nasiliło. Dziękuję. Dziękuję bardzo.